Od dwóch dobrych generałów wolę jednego, który ma szczęście. Napoleon Bonaparte. Witam Państwa. Można by to troszeczkę zmienić i powiedzieć: od dwóch dobrych adwokatów wolę jednego, który ma szczęście. A jeżeli ktoś nie wierzy w szczęście, lub wie, że szczęściu trzeba pomagać, na pewno wie o tym, że Podstawą każdej wygranej bitwy jest dobra informacja. Jak zdobywa się obecnie informacje? Bardzo często łatwo. Bardzo często te informacje mogą być nieprawdziwe, jednak no trzeba je przetworzyć i zebrać. Internet jest miejscem, gdzie można pozyskać bardzo wiele różnych informacji. Wielu z Was od lat prowadzi jakieś spory sądowe bądź pozasądowe z zarządami wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych, zarządcami bądź fikcyjnymi zarządcami itd., itd. Jak możecie wszyscy sobie pomóc w bardzo łatwy sposób, nawet teraz? Otóż pisząc opinie na Google. Czym są te opinie na Google? Opinie na Google a w serwisie Google, a to ogromne, ogromna, ogromny miecz w Waszych rękach i Waszych e, bitwach. Jeśli interesujecie ten temat, daj lajka. A jeżeli interesują Cię tematy związane ze spółdzielniami, wspólnotami, zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi, typu bloki, koniecznie subskrybuj ten kanał. Ok, ale wracając do tematu, algorytmy Google są tak naprawdę ojcem wszystkich algorytmów w internecie. Pisząc. Opinie dla spółdzielni mieszkaniowej, dla wspólnoty mieszkaniowej, dla firmy, która administruje bądź zarządza Twoją nieruchomością. Tak naprawdę piszecie swoją opinię i pomagacie nie tylko sobie, ale też wielu innym osobom: tym, którzy zamierzają kupić nieruchomość, tym, którzy posiadają. Zdziwicie się, jak wiele osób ma dokładnie ten sam problem, co Wy. Jak wiele osób tak naprawdę nie zauważało pewnych problemów i dopiero, kiedy przeczytają opinie, zaczną je zauważać. Wałki i oszustwa w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych są w całej Polsce dokładnie takie same. To jest, można powiedzieć, jedna poprzednia firma, która wie dobrze, jak swoimi placówkami franczyzowymi zarządzać. Więc e, powinniście tak naprawdę wszyscy, którzy macie problemy e, z zarządami nieuczciwymi, z oszustami, e, którzy wyłudzają od Was różnego typu pieniądze e, tytułem różnych e, usług, których nie wykonują i tak dalej, wrzucajcie opinie. Wrzucajcie opinie na Google, wraz najlepiej z jakimiś zdjęciami, żeby te opinie nie były gołosłowne. Tak naprawdę możecie też posłużyć się Google opiniami jako dowodami później w sprawach, czy to sądowych, czy innych. Absolutnie zalecam napisanie, jeżeli od kilku lat toczycie jakieś tam spory sądowe czy inne, opiszcie wydarzenia, opiszcie sytuację. Nie ma w tym absolutnie nic e, nienaturalnego. Współdzielnia mm, to jest przedsiębiorca. Tak jak każdy zarząd odpowiedzialność karną ponoszą za, za, za to, jak, e, co robią i jak robią. Dodatkowo to wy im powierzacie majątek, powierzacie im e, pieniądze, powierzacie im e, waszą nieruchomość w administrowaniu bądź zarządzaniu. Dlatego macie do tego pełne prawo. Oczywiście, taka spółdzielnia, wspólnota, firma administrująca lub zarządzająca może się odnieść do, takiego, do takiej opinii, może napisać swoje stanowisko. Tak? Oczywiście zalecam język powściągliwy, nie używanie żadnych. Słów, które później doprowadzą do tego, łatwo będzie, będzie się pozbyć takich opinii, po prostu opisać fakty. I być może jest to też bardzo dobre narzędzie do tego, przynajmniej tak robią przedsiębiorcy, żeby od razu taki zarząd, zarządca zaczął działać. Może po prostu zapomnieli o tym, że złożyliście reklamację rozliczenia kosztu ogrzewania, może zapomnieli ustosunkować się do jakichś pytań, pism, zarzutów. A jeżeli macie jakiekolwiek proszczenia, jakiekolwiek uwagi co do działania spółdzielni, wspólnoty, Bądź, bądź firmę administrującej lub zarządzającej. Powinniście to wszystko opisać na Google. Proces jest bardzo prosty: wystarczy dodać od jednej do pięciu gwiazdek. Możecie napisać pozytywną opinię, jeżeli wasza spółdzielnia i wspólnota świetnie wywiązuje się z powierzanych przez Was zadań. A jeżeli marno trawią pieniądze na na kolejne etaty, na kolejne biura, na kolejne nagrody. Jeżeli nie możecie skontrolować dokumentów wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, powinniście właśnie tak tym się zająć. Możecie też utworzyć miejsca, jeżeli wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa nie ma na Google swojego miejsca. Proces jest troszeczkę bardziej skomplikowany, bo wymaga weryfikacji danej lokalizacji, ale możecie wysłać zdjęcia tablicy, jakiejś budynku i tak dalej. Zgłosić do Google, poprosić kilka osób, żeby jeszcze to poparło i w zasadzie nawet jeżeli taka spółdzielnia lub wspólnota się ukrywa przed Google, możecie to zrobić, później samochodzi Google to skontroluje i od tego momentu Powstanie nowe miejsce, ale większość spółdzielni posiada i wspólnot takie, takie miejsca, dlatego i firmy administrujące i zarządzające także. Dlatego dodanie opinii swojej jest bardzo ważne. A w świecie informacji i dostępu powinniście to robić. Powinniście też współpracować ze sobą, jako osoby, które czują się oszukane przez taki zarząd, Bądź zarządce waszej nieruchomości powinniście podjąć tego typu działania. Ok, to tyle na temat opinii Google. Luźny temat. Napiszcie swoją opinię. Dajcie jedną, bądź pięć gwiazdek, jeżeli są tacy dobrzy. Poczytajcie też opinie innych. Zapewniam Was, że nie jesteście jedynymi osobami, które. Powoli zaczynają rozumieć, że to wy jesteście właścicielami danej nieruchomości i to wy podejmujecie decyzje i ostatecznie jesteście ich tych decyzji beneficjentami. Więc jeżeli są dobre, to korzystacie na tym, a jeżeli nie, jeżeli są złe decyzje podejmowane, to tracicie ogromne ilości pieniędzy. Ale o do tego tematu kwestii rozliczeń wrócimy w kolejnych materiałach. Lajku, subskrybuj, komentuj i pisz opinię swoim firmom zarządzającym, administrującym, takim jak spółdzielnie, wspólnoty bądź prywatne podmioty gospodarcze w Polsce. Dziękuję i do usłyszenia.